Cześć, siema, witam w kolejnym odcinku z Felsbruna. Dzisiaj jest sobota, a wy to widzicie w niedzielę. No, miało być trochę inaczej, ale wyszło też inaczej. No bo myślałem, że to trochę inaczej wyjdzie dzisiejszy ten dzień, ale jednak wyszedł też zupełnie inaczej niż myślałem. Tak więc no. No na samym starcie kosimy sobie rzepak. A po co? Bo będziemy stawiać sobie oborę. Do tego muszę sobie tutaj wykosić ten rzepak. Oczywiście nie całe pole, nie? To ten kawałek tutaj sobie tam wykosimy. Z 40 metrów. No, będziemy dzisiaj stawiać oborę, mieszalnik i silos na kiszonkę. Także zapraszam do oglądania. Jeśli nie wiem dokąd sobie to wyciąć. Nie wiem ile tego dokładnie miejsca będę potrzebował. Ale myślę, że dotąd trzeba będzie wyciąć do tego przejazdu. A i kurnik sprzedałem po to, no bo więc ja jak tam jakieś dochody są, ale wolę chyba bardziej w krowy zainwestować niż na tą pszenicę sobie po prostu sprzedawać, tak? Myślę, że na razie tyle sobie skosimy. On tutaj najwyżej pracownik będzie kosił. No w dalszej części odcinka będziemy kosić sobie ten rzepak spokojnie. To na początku odcinka chcę sobie tu wykosić szybko, postawić tam oborę. Tylko że tam fen stoi. Ale myślę, że nie powinno fen złapać. No i obora, potem silos trzeba będzie postawić. Tak więc luz. Później kiedyś. A nie, mieszalnikę teraz się postawi. Później trzeba będzie kiedyś tam siano zrobić na tam późnym latem. Siano, żeby do mieszalnika było już. No. I krówki. A no przede wszystkim w kolejnych odcinkach. Gdzieś tam wczesna jesień myślę, że to będzie. Będziemy robić sobie kiszonkę na. No, kukurydzę na kiszonkę. Tak więc to jest ciekawa akcja. Myślę, że to może być. Bo kiszonki jeszcze nie było na Felsbrunie nigdy. Tak więc myślę, że to będzie ciekawy odcinek. Dobra. Ścinamy szybko ten rzepak. I ten. I postawiamy tą oborę, bo. Bo się inaczej nie da. Chyba się nie wiem. Jak to było z tą oborą? Czy jak ja ją postawię, to czy mi tekstura się zmieni? Czy będzie ściernisko? Dlatego, żeby nie ryzykować, nie wiem, że się założę. Teraz sobie to. Na szybko wygładzę. Żeby nie było tutaj koloru. O dobra, zrobimy tak. I powinno być. Kurde, się szyda zostawię. Dobra, 14 ton z takich. 4,5 przejazdu. Dobra, komuś tu wrogo, bo tutaj nic nie będzie stało. Tak więc spokojnie. Nie idziemy. Tutaj zagrody dla zwierząt. Funsztal. Au. Michael byłby zadowolony. Tak sobie go walniemy. A nie, nie zmienia teksturek, także dobrze przemalowałem. Teraz trzeba wykombinować, jak z tym silosem tutaj zrobić na kieszonkę. Ja chyba go tu postawię, o. Ładnie. Tu można było drugi postawić.
Ale to nie, to kiedyś. Teraz mieszanie trzeba postawić. Oczywiście nie pik, tylko foralie. Czy to jest słowa? Nie. Panie Dawid. Pojechał do siebie. Jak do siebie pojechać? Jak słowa? Tu może stać. Dobra, to trzeba to przemalować szybko. Trzeba to pomalować jakoś tutaj za chwilę, żeby to nie było takie. Czyli coś tu trzeba by było, nie? To takie rzeczywistości odkrojone nie było. Dobra. Nie, no to trzeba jakiś wiatr. Dobra, niech tak na razie jest. Niech tak jest na razie, nie mam pomysłu. Może kiedyś się to zmieni. O, może być. Wiem, że jakieś najładniejsze to może malowanie nie jest, ale dobra. O, to trzeba, to zamaluję sobie od razu. Może jakieś najładniejsze to malowanie nie jest. Ale... jakoś tam przeżyjemy. Te parę odcinków. No i dobra. Dobra, to się później to położę. Położę ładnie. Żeby było tak w miarę, jak to wyglądało. Dobra, jedziemy kosić. Bo mamy minut odcinka ile? 10. No to dobra. Elegancka taka robotka. Troszeczkę inna. Może jeszcze kolonii mi się uda coś nagrać. Chociaż nie wiem, która to już będzie godzina, jak skończy ten odcinek.
Bo do korzenia mam troszeczkę dużo. 64. To w kolejnym odcinku zrobimy sobie... Akcja kiszonka chyba to zrobimy. Mi się bynajmniej zdaje. A resztę będę sobie poza odcinkiem kosił. Na Libie może jak mi sobie Liba zrobię. Czy zagarniamy save'a. Nie powiem, żeby się... Nie powiem, że nie, ale by się przydało. O, dobra. Niech się przejedzie ten przejazd taki wąski. Daj więc los. Pola na razie nie potrzebuje. No, obory mamy. Tak więc. Mieszalnik mamy. Kukurydza jest w stanie takim. Jeszcze jedna faza i będzie można kosić. Nie. Nie, to jest ta, czy to jest ta? Ta, czy ta? Aż się muszę przejść zobaczyć, co to jest za faza. Kukuryku, kukuryku, kukuryku. Procent. Nie wiem, ja to później sprawdzę się szkardzią. Czy da się to kosić? No mi się powinno... Powinno się dać. Ale to zobaczymy. Ok. Teraz cały tydzień bajka nie będzie to. Się nadrobi trochę. Nadrobię się trochę. Nadrobię z odcinkami dużo. Będę dużo farminga grał. No i taki mam zamiar. Taki mam zamiar bynajmniej. Maszyna już skończona prawie. W poniedziałek będę musiał już nagrać na ostatni odcinek. No dobra, komentarz, nie? W poniedziałek ten ostatni raz. Jutro niedziela to chyba sobie odpuszczę. Ale mówię chyba. Nie jestem 100% pewny. No, tu w przyszłości będzie trzeba chyba sobie dostawić. Myślę, że za dwa jeszcze się dostawi. Ogólnie miałbyś pan na BGA włożyć kiszonkę i potem stąd przywozić, ale stwierdziłem, że nie musi być Steve'a tutaj. Dobra, idę wolę zamontować od razu, bo zapomniałem. Pewnie sobie to nagrał. Dzisiaj sobie chyba daje garnie do końca w tej chwili. Myślę, że to chyba będzie najlepszy plan. To będzie dobry plan, ja wam mówię. Żeby to wszystko sobie pokosić dzisiaj. Więc mogę nawet zrobić 40 odcinka. Print screen. Miniaturka już jest. Idziemy kości, żeby trochę było mi tym odcinku skoszone, żeby nie było. Że nic nie zrobiłem. Trzeba trochę pokosić tego z rzepaku, bo to masakr.
A reszta sobie poza odcinkiem zgaszę. Tak, czyli cała dziesiątka będzie do kaszenia. No, da radę się jakaś. Ledwo zacząłem już na 23, to nie to powiem. Że będzie grubo. Silasu będzie brakować. Trzeba to zostawić. I będzie ciekawa sprawa. A co? Nie zapalić? No jak chcesz. Nie tak długo. No i ono, dobra. Razem. No, a 16 minuta odcinka. A sobie jeszcze go dzisiaj wyślę, żeby jutro na 10 był po prostu. 64 odcinek chyba. Jakoś tak. No i w 65 będziemy akcję kiszonka robić. A mam drugi siedmik? Nie mam. I teraz po tym sezonie następnym będzie trzeba zbierać na drugi siedmik. Na drugi siedmik i Berlandira. I drugi kombajn przede wszystkim. Drugi kombajn kupić. Żeby mieć dwa już. I wtedy jak już będę miał dwa kombajny, to wtedy będzie szło, nie? Wtedy już tylko ładować w pola. Wtedy te dwa pola kupić szybko. By to złączyć, żeby w tym się jednego bigfielda już. Wtedy jak tu będzie bigfield, no to wtedy już będzie ładnie. No. I myślę, że tak. Pre-order farminga idę jutro kupić. 19, 180 zł na Steamie. Więc jutro lecę do sklepu po PSF Carda. Bo dzisiaj raczej nie będę szedł, jutro pójdę sobie. Nawet nie wiem, czy dzisiaj jest otwarty. Więc jutro sobie pójdę. PSF Carda sobie kupię. Elegancko kupię sobie farminga pre-order. Już będzie sobie czekał w bibliotece. Steam oczywiście. No i jak wyjdzie tego 22 listopada, to będzie gierczany. Z Michaelem. No, do listopada jeszcze trochę czasu jest. Trochę czasu? No powiem wam, że to szybko zleci. No co, już mamy dzisiaj 27 czerwca. Już mamy 27 czerwca, a dopiero co ten, nie? No dopiero ja pamiętam, jak się czerwiec zaczął. Wiem, że w czerwcu dużo odcinków nie było, no ale jakoś tak wiecie, Michael był. To wolałem sobie pograć z Michaelem, nie? Niż nagrywać. Dlatego tak trochę, no. Trochę olałem sobie kanał, znaczy olałem, no trochę. No trochę rzadziej się filmy pojawiły. Na pewno mało farminga się pojawiło. No, ale to trudno. Nadrobimy to w lipcu, bo Michael teraz wyjeżdża na wakacje chyba na tydzień. Jutro wyjeżdża, czyli dzisiaj wyjeżdża. W niedzielę, tak? Tylko, że jak ja to nagrywam, to jutro. No ale dzisiaj wyjeżdża. I za tydzień wraca, a potem od poniedziałku gdzieś tam za Warszawę jedzie. Do roboty. A to gdzieś tam do roboty jedzie. Także no. Tak to wygląda. A ja chyba sobie w wtorku też chyba pójdę do szkoły, do tego, do roboty. Na miesiąc. Ja sobie chyba w wtorku też pójdę. W poniedziałek nie, bo chcę sobie w poniedziałek ogarnąć sejwy i ponagrywać. Chcę nagrać wtedy tą osinę do końca, w poniedziałek. Chyba, że nie, jutro sobie kolony nagram. Na poniedziałek, a w poniedziałek sobie nagram osinę. Nagram sobie osinę. Ostatni odcinek. Potem wolę brudnoską sobie nagram.
kolejny odcinek Flash Bruna, nie? Chociaż ta wola brudnoska nie jest taka musowa, ale fajnie by było nagrać, nie? Jak ja będę wracał wtedy o 8 pojadę, do 16 będę. Jak ja będę do 16 robił, to przyjdę, to będzie tak 16.30 obiad. I no... Nie wiem, czy będę miał czas na kompa. Znaczy, czas będzie, ale nie wiem, czy będę miał... Czy będę mógł nagrywać. I nie wiem, jak to wyjdzie ten. No, z... Nie wiem, czy... Jak to wyjdzie... No, dlatego... W poniedziałek od rana chcę sobie zacząć przed tej 8 nagrywać już. Bo myślę, że osi na tę godzinę zejdzie, zanim się to nagra. Bo tam będzie dużo roboty, żeby to wszystko sprzedać, to łoch, wydaje. Dobra, już pusty jest prawie kombajn. Tak więc elegancko. Trochę zejdzie, zanim się nam się nie sprzeda te 150 ton kiszonki. To trochę wachlowania łyżką jest, także no. Także 150 ton kiszonki tam ze sprzedaży. Tam jest bel chyba z 200, tam 150. I potem 2, 2,5 miliona rzepaku. Trzeba sprzedać. Tak więc troszeczkę jest. No i masz. I maszyny na końcu. Ale maszyny to tam najszybciej pójdą z tych wszystkich rzeczy. No tak więc wtedy będę tylko tak sobie siedział. Już będzie łasina, to już będzie wtedy coraz częściej musiała być kolonia, żeby ją skończyć. I Felsbrun. Felsbrun na pewno będzie skończony. Chociaż nie wiem, czy Felsbrun będzie skończony, ale postaram się, żeby był skończony. Bo teraz coraz więcej roboty się zaczyna tutaj. Też coraz dłużej ten czas się wydłuża, nie? Ogarniamy. Dlatego chcę dzisiaj przysiedzieć sobie. Żeby najlepiej sobie ten rzepak skosić do tej 23 nawet. Przecież nie wiem, na 17 godziny kosz, no to... Aż tak długo nie powinno zejść, chociaż tam jest ładny hektar pola. Jeszcze do skoszenia. Tak więc, no jakby nie było, to troszeczkę jeszcze zejdzie. Nie wiem, czy tą szóstkę będę ingerował. Tak jak wolu się, nawet nie wiem, jak oni tam mieli zrobione, bo nie oglądałem tych odcinków nowych od zera. Tak więc nawet nie wiem, jak to tam jest wymyślone. No ale tutaj siódemkę się kupi, to już będzie też tutaj fajne pole. Tutaj jedenastka już jest zaczęta, jedenastka nie dostanę sobie na razie. Może dwunastkę dokupię. 460 tysięcy. Miałem tyle na koncie. Jak zaczynałem ten odcinek, miałem 458 tysięcy. No to tam 7 tysięcy lat brakło. Ta. 4 i tam 2. No, no. Ale te końcówki, no to tam 7 tysięcy. No 7 tysięcy można powiedzieć, że mi brakowało. No to praktycznie tak z 3 godzinki czasu przewinięcia. Z 3 godzinki czasu. A nie, bo to po 1000 daje, to 6 godzin nie ma. Czy tam 6 godzin jakiej by było, nie? Chyba, że tam 6 szybką chwilówkę by się wzięło. No, wyciąłem taki duży poprzecznik, tutaj tak dużo wyciąłem, bo nawet nie wiedziałem ile mi to zajmie. Szczerze mówiąc, ta obora. Więc ona jest rozmiarów oryginalnych, tylko że ona mieści 2000 sztuk. 2050 chyba dokładnie. Tak więc jak zaczniemy sobie od tych 10, to myślę, że na końcu serii skończymy no tak na tych, nie wiem sobie nawet na ilu. Zależy ile, jak mi się udaje rozmawiać. Tylko, że potem coraz więcej tego będzie trzeba potrzeba, nie? Żarcia. Tak więc to też jest ciekawa sprawa.
Jest ta piąta minuta. Ładnie sobie idzie tutaj koszenie. No, chociaż te 8 minut to tam coś innego wreszcie było na tym kanale się pojawiło, bo jakieś wstawianie obory wreszcie, bo zawsze... No i tam syna smalowanie, to wszystko, no to trochę zeszło. W sumie ja mogłem pracownika jakoś puścić w tym czasie, żeby sobie kosił sam. Ale dobra. Przeżyjemy. 23 tony, gdyby nie ten zbiornik, to by było trochę ciężej, żeby ogarnąć żniwa. Jednak nie dojechałem. Ten ma 6,5 godziny. Tak więc spokojnie. Jeszcze taka jedna przyczepa się... A nie, mam taką. Znaczy mam tą mniejszą, 48 ton. Ona do Fenda powinna być. A nie wiem dlaczego zapomniałem sobie tą. No bo nie chciałem się Jundira od silnika odczepiać. Tak była taka prawda była. Że Jundira zostałem przy silniku, tak jak stał. Jak skończyłem siać ten trawę na odcinku jakimś tam, to już go nie ruszałem. Tak sobie go postawiłem i stoi. A i dało belek. W sensie kostek. Dało 15. Czyli 300 ton. 300 ton trawy. Będę miał co żyć. Będę miał co trawić. Dobra, przyczepa jest pełna. Ale od tej strony, to ja widzę, nie wlizę. No i dobra, i lecimy z koszeniem dalej. Nie wycinał. Chcę tak kawałek go wyciąłem tutaj. Nie to, że tu było za wąsko czy coś. Tylko tutaj miałem docinkę taką, no. A nie chciałem się cofać, to wolałem sobie taki przyniaczek trochę większy wyciąć. Ale zawsze to tam lekko lepiej się nawraca, nie? W takim jednym miejscu to. No i myślę, że będzie fajnie. Ja wrzucę sobie ten odcinek. Au. Aj, się ukułem. Moim pazurem. No, wrzucę sobie ten odcinek elegancko. Jeszcze sobie dzisiaj ogarnę ten rzepak do końca. Staram się. I pójdę sobie o tej 23 na telewizor chyba. To w sensie telewizor mam obok, nie? To sobie go włączę. Co robisz? Jak się zastanawiam? Kurczę. O, 22, kolory się zmieniają. W ekranie. Byłem ten tryb nocny włączony. Żeby sobie oszczędzać rozkazie, teraz mam światło. Ale zaraz po odcinku pójdę go je zgasić. Tak więc... Jest światło zapalone. A tam jeszcze, to jest jeszcze w miarę. No ale jak już się światło zgasi, to te kolory są takie... Niewyraźnie. A, 13,5 metra, dobra, dlatego taki cypelek jest zostawiany. Co tutaj pisał marker? Nie, co pisał. No. Bramy. Nie wiem co robić. O, już jeszcze na pulpit się kolor zmieniły. Chyba, że takie były. A nie, bo przez ten młot, jak jest tak jasno, to praktycznie generalnie ja tam sobie różnicy nie widzę aż takiej zbytnie w kolorach. Tak więc jest na pewno lepiej niż było kiedyś. No, kiedyś jak nie miałem tego moda, miałem podstawową oświetlenie. To New Holland się robił. New Holland był zielony.
A koła, wszędzie są różowe. Dobra, czyli nie, no nic się nie zmieniło. Myślałem, że coś się zmieniło, ale jednak... Nic się nie zmieniło. Sobie nawrócę. Mamy 30 minutę, więc chyba będziemy kończyć powoli ten odcinek. O, będziemy kończyć, tylko sobie wysypię tego fynda. Wysypię sobie fynda i będziemy kończyć odcinek. A ja sobie resztę poza odcinkiem skoszę. No, pół godzinki. 6,5 chyta rozkosiliśmy, jakby nie było, nie? No, to są długie paski, także to... No, myślę, że... Jakbym był kosił jeszcze 10 minut, to te długie bym miał na luzie walnięte. A myślę, że tak z 15 minut i by całe pole było skoszone. Ale no nie chcę właśnie przetrzymywać na tym odcinku, przedłużać zbytnio. Najważniejsza część tego odcinka jest zrobiona. Czyli postawić oborę, to był... Oj, niepotrzebnie wygłosiłem. To był główny cel tego odcinka. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mi kanał, podajcie kolejne filmy. I trzymajcie się cieplutko. Cześć! Mamy 22:04. No i mamy 30 minut odcinka, także na razie. I widzimy się już jutro, czyli w poniedziałek. Na serii z tego. Kolonii. Tak. Teraz będzie kolonia. Na razie trzymajcie się. Cześć.